chcesz być pionkiem w swoim życiu, czy chcesz być władcą? To są szachy a propos tego, jak prowadzić firmę bez swoich własnych pieniędzy, a mieć pieniądze od innych ludzi. I podam Ci dzisiaj kilka sposobów na to. Zanim o tym Ci powiem, jestem Jacek Wiśniowski, prowadzę na YouTubie od 8 lat kanał Sukces.pl. To jest największy kanał na temat rozwoju, na temat biznesu. I dzisiaj 3-4 sposoby na to, jak pozyskać pieniądze. Pierwsza sprawa, najfajniejsza, dzięki internetowi, dzięki serwisom crowdfundingowym jesteś w stanie pokazać swój pomysł i zebrać pieniądze od ludzi z całego świata. Ludzie zbierają w ten sposób nawet kilkadziesiąt milionów dolarów przez to, że potrafią w odpowiedni sposób ubrać, pokazać swój pomysł i zebrać niekiedy po 5 dolarów od jednej osoby, niekiedy po 50, niekiedy po 500 i uzbiera się kwota ogromna. Druga sprawa, dobra, możesz pójść do banków, możesz pójść do instytucji finansowych, ale to nie jest najlepsza metoda, bo jest cała masa papierologii. Ale w Twoim mieście na pewno jest jakiś władca na zasadzie osoby, która ma już jakieś swoje biznesy i wszyscy wiedzą w mieście, że to jest ta osoba albo jeszcze jest drugi, trzeci, który ma pieniądze. I jeśli Ty pójdziesz do tej osoby i złożysz propozycję biznesową, oczywiście ubraną w odpowiedni sposób, to ta osoba da Ci pieniądze, bo jeśli ona wie, że da do banku, to dostanie z tego rocznie może 0,5%. A jeśli Ty zaproponujesz 10% za coś naprawdę fajnego, to tak, oni na to pójdą. Jak ktoś do mnie przychodzi z fajnym biznesem, ja też daję na to pieniądze, bo to mi się wróci o wiele bardziej niż gdybym dał pieniądze do banku. Pieniądze najprościej na start uzyskać od swojej rodziny. Jeśli jesteś w dobrych kontaktach z babcią, z dziadkiem, z kimkolwiek z twojej rodziny, to też poproś o te pieniądze i bardzo często te pieniądze dostaniesz. Więc nie musisz posiadać pieniędzy na to, żeby wystartować. To jest kwestia wiedzy, gdzie te pieniądze szukać. To jest tylko kilka prostych pomysłów, które Ci podałem. Tych pomysłów jest o wiele więcej. Jak chcesz je uzyskać, tutaj pod spodem jest link do zapisu. Zostaw tam swojego maila, wyślę Ci więcej fajnych pomysłów właśnie na temat tego, skąd pozyskiwać fundusze, ale nie tylko, bo powiem Ci o metodach marketingowych, jak się reklamować, jak pozyskiwać klientów. Jest tam cała masa fajnej wiedzy, więc jeszcze raz, pod spodem jest link do zapisu, zostaw swojego maila i wyślę Ci całą masę fajnej biznesowej wiedzy.